jesteśmy właśnie w Rzeczycy i mamy przyjemność relacjonować co? Coś, co żeście przez całe ferie proponowali mieszkańcom, młodym mieszkańcom Rzeczycy. Podjęliśmy wyzwanie, żeby te ferie dzieci nie spędziły przed komputerami. Zorganizowaliśmy ferie w remizie w Rzeczycy. Są to dzień w dzień zajęcia, stół ping-pongowy, rzutki, wszelakiego rodzaju zabawy. Dzisiaj finał czy kolejny dzień jak co dzień? Dzisiaj już jest finał. Ale... Tak, dzisiaj jest specjalny dzień. Kończymy te ferie, ale dzisiaj właśnie mamy szkolenie z pierwszej pomocy, żeby dzieci wiedziały, jak się mama nożem gdzieś tam siachnie, żeby wiedziała, jak obandażować paluszek i jak pomóc. Mamy naprawdę bardzo duże rzeczy, jak na deskę ułożyć człowieka, jak pozycji leżącej, bezpiecznej, szyny Kramera, jak założyć taką szynę, jak nie mamy szyny, wiadomo, deska, cokolwiek, żeby usztywnić. To jest taka pierwsza pomoc, żeby dzieci zobaczyły, jak postępować w wszelakich przypadkach. Panie prezesie, wspominałeś w rozmowie ze mną w kuluarach o specjalnym urządzeniu, które jest dostępne. Można je znaleźć w centrach handlowych, w urzędach, na dworcach. Sam wspominałeś, jakie to urządzenie i również z tego urządzenia są zajęcia lekcyjne. Tak, mamy takie urządzenie. Jest akurat na tym samochodzie, w manie mamy. I mamy ćwiczebne. Dzisiaj dzieci będą się uczyły. Jest to zestaw AED, który służy do pierwszej pomocy. Jest bardzo proste urządzenie, trzeba słuchać, ale trzeba wiedzieć, do czego to urządzenie, czy na dworcu kolejowym, czy w dużych centrach, wisi czerwona jakaś taka paczuszka. Ale takie dziecko szybciej może zorientuje się, jak to trzeba pomóc, jak człowiek dorosły. Inicjatywa skąd wypłynęła w Straży Pożarnej w Rzeczycy, żeby takie zajęcie zorganizować? To już mieliśmy 5 lutego walne i tak powoli myśleliśmy, jak dzieciom zagospodarować ten czas. I tutaj ukłon w stronę naszych druhen. Mamy młode druhny. Ola Gąsior, Monika Brodawka, Wiktor Orłowski, Kacper, który dzisiaj będzie prowadził te zajęcia medyczne z pomocy, pierwszej pomocy. I zebraliśmy się pewnej soboty i dziewczyny podjęły wyzwanie. Mówi, damy radę. Zainteresowanie jest. Nie narzekacie na to, że któryś dzień trzeba było odwołać, a nikt nie przyszedł. Powiem, że nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania, bo jeżeli przychodzi 20-30 dzieci dzień w dzień, naprawdę dzieci przychodzą, są szczęśliwe, niektóre z płaczem wychodzą do domu, bo już się skończyło. Jestem bardzo zadowolony i wielki ukłon w stronę moich druhenek, że naprawdę tak zainteresowały dzieci. Widzicie psa, tak? Jak myślicie, co w takiej sytuacji robimy? Pierwszą rzeczą dbam o swoje bezpieczeństwo. Jak wiadomo, pies może różnie zareagować. Może być agresywny, może się bać, może uciekać. W pierwszej kolejności robimy coś tak jak z człowiekiem, czyli mówimy do niego: piesku, piesku, możecie klaskać, cokolwiek, żeby on w ogóle usłyszał was, tak? Jeśli pies nie reaguje, no to wtedy klękacie, tak? I delikatnie go dotykacie. I czy on w ogóle reaguje na dotyk? Jeśli nie, to jest, że pies nieprzytomny. W takiej sytuacji pierwsze co robimy, musimy odchylić główkę pieska i położyć go na boku. Patrzymy, czy nie ma nigdzie krwi, czy nie ma jakichś zranień, właśnie szkieł, coś takiego, tak? I jeśli chcemy przystąpić do resuscytacji takiego psa, jeśli sprawdzimy, że on nie oddycha. I to bardzo łatwo wydarzyć, bo pies miał taką fałkę tutaj, tak? Wiecie, jak pieska macie tutaj, nie? Czy jak dzieci. I jak pies oddycha, leży na boku, ta fałka może się troszkę unosi do góry. Z jego wydechem. I po klatce piersiowej też powinno być widać, tak? No. Jeśli przystąpimy do RPO tego psa, że on nie oddycha, pierwsze co, to musicie otworzyć mu pyszczek, delikatnie. Pies nieprzytomny będzie bardzo, jakby to ująć, plastyczny. On wam otworzy tu buzię, tak? I musicie delikatnie złapać za język, wyciągnąć mu język. Bo pies, który jest nieprzytomny, język może mu wlecieć do gardła i on dlatego może nie oddychać. Jeśli wyciągniecie mu ten języczek i on dalej nie oddycha, no to wtedy układacie pieska tak i psa reanimuje się na boku. Musicie tutaj mu położyć rączkę i robicie tak jak u ludzi. 30 uciśnięć. No wdechów raczej, jeśli nie macie możliwości mieć jakiejś chusteczki czy coś, no to nie robicie, wiadomo, tak? Ja jestem po kursie takiej pierwszej pomocy, więc ja bym wiedziała, jak psu udzielić. Po prostu musicie wtedy wziąć pyszczek.
złapać tak, żeby był nos i wdech się u psów robi do nosa, tak? Tylko najlepiej właśnie przez chusteczkę, no bo wiadomo, pies ma różne bakterie, tak więc też nie chcemy my się zarazić, wiadomo. Te całe ferie ze strażą pożarną, ochotniczą strażą pożarną w Rzeczycy nie obyłyby się bez dobrej współpracy i wsparcia. Komu należą się specjalne podziękowania? Bardzo serdecznie chciałem podziękować tym, którzy nas wsparli. W poniedziałek wyjechałem stąd, bo nie mieliśmy żadnych gier, żadnych klocków, żadnych układanek, kolorowanek, nic dla tych dzieci. Baliśmy się, że to nie wypali. W poniedziałek wyjechałem z Rzeczycy, byłem w gminie. Gmina zasponsorowała nam dużo różnych gier, zabawek, gadżetów, które dzieci mogły się bawić, bo my mamy wodę, węże, inne rzeczy. To nie jest pora, żeby się dzieci bawiły. Byłem w nadleśnictwie Międzyrzec Podlaski. Świetnie. Kolorowanki, gry ekologiczne, kredki, GOK Międzyrzec Podlaski, biblioteka, puzzle. Naprawdę nikt nie żałował i bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, bo to robimy dla naszych dzieciaków, żeby oni się czuli świetnie w tej naszej remizie. Mieli bardzo dużo rzeczy, z których mogli korzystać i nadleśnictwo, zabawy ekologiczne, świetna sprawa. Dobre doświadczenie na przyszłość. Tak, bardzo dziękuję. Myślałem, że będzie słabo, ale wypaliło. Jestem bardzo zadowolony. Mówiłem dzieciakom, że jak im się podoba, niech lajkują naszą stronę, piszą dobre opinie. Będziemy robić raz na jakiś czas w sobotę zajęcia. Idzie do lata, będziemy mogli użyć naszego sprzętu. Wody, węży, prądownice, wszystko co się da zmoczyć. Kurtyny, nie zabawy. Nie mogę się właśnie doczekać mokrego poniedziałku. Zapraszam serdecznie, będziemy wszystkich lać ile się da. Dziękuję.